Blisko 900 tysięcy złotych z budżetu województwa dla białostockich drużyn sportowych. Pieniądze łącznie trafią do 14 klubów. Marszałek Artur Kosicki wraz z członkiem zarządu Markiem Malinowskim przekazali przedstawicielom klubów symboliczne czeki z kwotami dofinansowania. Obecny zarząd województwa od początku kadencji wsparcie sportu traktuje priorytetowo. W tym roku przeznaczyliśmy na białostocki sport prawie 2 miliony złotych. Tak dla porównania można przytoczyć kwotę, którą cały czas Zarząd Województwa Podlaskiego posługuje się, czyli w roku 2022 na sport przeznaczyliśmy 13 milionów złotych. Także widać, że cały czas to wsparcie rośnie, widać, że te pieniądze na siebie pracują. Sportowcy, organizatorzy, przedstawiciele klubów odwdzięczają nam się te dobrymi wynikami. To widać nie tylko w sporcie drużynowym, ale przede wszystkim też indywidualnym. Swoje gratulacje na ręce przedstawicieli klubów złożył także Marek Malinowski, podkreślając, że takiej kwoty w samorządzie województwa podlaskiego dla sportowców jeszcze nie było. Bardzo mocno wspieramy sport. W zeszłym roku wydaliśmy ponad 10,5 miliona złotych. To jest pokaźna kwota. Takiej kwoty nigdy w historii budżetu samorządu województwa podlaskiego nie było. Nieraz to podkreślam. Dzisiaj chciałbym też to powtórzyć, że właśnie sport to jedna z najlepszych form promocji województwa podlaskiego. Dzisiaj nagrodzone kluby, które otrzymały dotacje, bardzo dobrze to robią. W ostatnim sezonie osiągnęły wiele sukcesów sportowych i o to nam wszystkim chodzi. Największą kwotę dotacji, bo aż 160 tysięcy złotych, otrzymała drużyna Lowlanders Białystok, aktualnie mistrzowie Polski w futbolu amerykańskim. W lipcu bieżącego roku pokonali w wielkim finale Kraków Kings i po raz pierwszy sięgnęli po najważniejszy tytuł w kraju. Drużyna z Białegostoku dwukrotnie zwyciężała w wielkim turnieju województwa podlaskiego, czyli konkursie na najpopularniejszy zespół w naszym regionie. Co roku podnosimy sobie poprzeczkę coraz wyżej, tak naprawdę od 2018 roku, gdzie było pierwsze mistrzostwo Polski dla naszej drużyny. To z roku na rok staramy się rozwijać i dyscyplinę, i naszą organizację. No dzięki temu wsparciu i województwa, czy innych tutaj też dobrodziejów, jest to nam umożliwione tak naprawdę i możemy tą poprzeczkę właśnie, o której wspomniałem, podnosić. No plany są takie, że jeszcze mamy przed sobą sezon juniorski, w którym będziemy bronili tytułu mistrza Polski do lat 19, a za rok będziemy bronić tytułu mistrza Polski. Także to są takie cele najbliższe, tak? A jak to będzie, też zobaczymy. No jest taki okres teraz, że możemy się cieszyć, ale zaraz trzeba iść do pracy, szukać funduszy i co? No tak, z roku na rok podnosimy sobie poprzeczkę. Teraz w kolejnych latach chcemy zagrać więcej meczy na głównym obiekcie Stadionu Miejskiego, przyciągnąć jeszcze więcej kibiców, więcej sponsorów, pokazać, że ten sport jest widowiskowy, fajnie wygląda, jest atmosfera rodzinna na stadionie, więc tak naprawdę to jest nasz cel numer jeden w przyszłym roku. No i jak Piotr wspomniał, obronić mistrzostwa. Dotacje zostały przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej. Otrzymane pieniądze będą przeznaczone na bieżącą działalność klubów, między innymi organizację szkoleń, treningów, udział i organizację zawodów. Wśród beneficjentów są kluby tenisa stołowego, badmintona, futsalu, piłki ręcznej, piłki nożnej, również piłki nożnej kobiet i wielu innych dyscyplin. Od złożenia kwiatów przed tablicą poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i spotkaniu władz miasta oraz powiatu z żołnierzami rozpoczęły się w Łomży obchody Święta Wojska Polskiego. Obchody te trwają kilka dni, a Święto Wojska Polskiego połączone jest z obchodami Święta 18 Pułku Logistycznego imienia Mariana Raganowicza, bowiem kultywują oni tradycję 33 Pułku Piechoty, który stacjonował w Łomży i swoje święto miał 14 sierpnia. Dzień ten wybrano ze względu na wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, kiedy żołnierze z naszego miasta brali udział w pierwszej porażce Armii Czerwonej podczas bitwy pod Ossowem. Uroczystości rozpoczęły się oficjalną mszą świętą w łomżyńskiej katedrze. Biskup Janusz Stepnowski podkreślił, jak ważną rolę pełni Wojsko Polskie. Przypomniał również postać patrona pułku. Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy nie tylko wykwalifikowanej armii, ale też potrzebujemy właściwej broni w dzisiejszych czasach. Wielu z Was, drodzy żołnierze, służyło też w ostatnich miesiącach na granicy z Białorusią, pilnując naszych granic, strzegąc naszego bezpieczeństwa
życzymy, aby ten pułk tu na naszej łążyńskiej ziemi, w naszym grodzie rozwijał się, aby umacniał się. Drodzy żołnierze, nie zapominajcie o tym, co jest najważniejsze. Ważna jest ojczyzna, bardzo ważna, i wasz patron dał temu przykład. Została po nim rodzina, zginął daleko od Polski. Ale równie ważna jest też rodzina w życiu każdego człowieka. Zatem, drodzy żołnierze, niech Pan wam wszystkim błogosławi, ochrania i strzeże, a szczególnie błogosławi waszą rodziną, które stoją i są obok was, waszej żołnierskiej czy oficerskiej służbie. Amen. Główną częścią obchodów tegorocznego święta Wojska Polskiego był uroczysty apel na Placu Niepodległości, podczas którego zostały wręczone zasłużone medale, odznaczenia, a także proporce rozpoznawcze dowódcy pułku i dowódcom pododdziałów. W Łomży ponownie pojawiło się życie wojskowe i garnizonowe, którego przez pewien czas brakowało. Jak mówi dowódca Paweł Gałązka, żołnierze opuszczają koszary i wychodzą do społeczeństwa. Święto mamy dzisiaj, to prawda, święto pułku jest 14 sierpnia, tak jak padło w moim przemówieniu, historycznie uwarunkowane i nadane decyzją ministra obrony narodowej. Natomiast jak do każdego święta trzeba się przygotować, więc przygotowania trwały już kilka dni wcześniej. Myślę, że wyszło to dobrze w odbiorze społeczeństwa. Wychodzimy z koszar, więc jesteśmy tu ze społeczeństwem. Okres letni, wakacyjny sprzyja bądź nie sprzyja takim uroczystościom. Natomiast rozpoczęły się praktycznie moim świętem pułku, rozpoczęły się obchody też święta Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o dzianie, to się cały czas dzieje ze względu na to, że dynamika formowania tego typu jednostek jest dosyć duża, bo poza przyjmowaniem żołnierzy czy kandydatów na żołnierzy, tak, jest przyjmowanie również sprzętu, który wchodzi na wyposażenie pułku. Dalej, jeżeli chodzi o te sprawy, to oczywiście zabezpieczenie działalności, to jest zarówno i administracyjne, i finansowe, ekonomiczne. W inauguracji wojskowych uroczystości wzięli udział także parlamentarzyści, radny województwa podlaskiego Piotr Modzelewski oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski, który przypomniał, że w Łomży zawsze były żywe tradycje wojskowe, a społeczeństwo zawsze chętnie uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych przez żołnierzy. Ostatnie 2 lata były bardzo ciężkie dla Wojska Polskiego, w ogóle dla nas wszystkich. Pandemia COVID-19, sytuacja na granicy z Białorusią, jak ostatnie również wydarzenia, wojna na Ukrainie spowodują to, że wojsko jest po prostu cały czas w gotowości bojowej. I właśnie potrzebna jest nam taka chwila relaksu, chwila właśnie święta, żeby właśnie w tym dniu podziękować za ich ciężką pracę, które pełnią każdego dnia, żebyśmy my wszyscy mogli się czuć w naszym kraju bezpiecznie. Ale wojsko również potrzebuje dużych nakładów finansowych na to, żeby mogli nasze granice zabezpieczać w sposób właściwy, żebyśmy mogli być bezpieczni w naszym kraju. Dlatego przykładamy wielką rolę do utrzymania wojska. Uchwaliliśmy ustawę o obronie ojczyzny, gdzie dajemy duże środki finansowe na rozbudowę naszej armii. Chcemy rozbudować naszą armię, żeby była dwukrotnie większa, jak jest obecna, bo tylko nasze wojsko i my możemy obronić nasze granice, a bezpieczeństwo kraju jest bezpieczeństwem najważniejszym. Łomża od 3 lat ponownie ma swoje wojsko i znów tętni życie wojskowe, dlatego cieszymy się, że możemy razem obchodzić te uroczystości, mówił Piotr Modzelewski. Święto Wojska Polskiego to doskonała okazja, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom za ich służbę i zaangażowanie, za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa kraju. Dzisiaj ważny dzień dla ziemi łomżyńskiej, dla miasta Łomży, dlatego że 18. Pułk Logistyczny w Łomży ma swoje święto i to właśnie 12 sierpień to jest ten dzień, kiedy możemy razem z wojskiem wspólnie współuczestniczyć, podsumować pewne działania, dlatego że Łomża od 3 lat z powrotem odzyskała wojsko, z powrotem jest garnizon, z powrotem tętni życie wojskowe. Cieszymy się, że możemy razem z nimi dlatego świętować i współuczestniczyć i wspomagać, bo tak jak dzisiaj pan pułkownik, oficer 18. Pułku Logistycznego w Łomży, pan Paweł Gąska wskazał, przyjaciół jest wielu wojska, zarówno i samorządy tutaj z ziemi łomżyńskiej, ale tak jak my również sejmik wojskowy,
województwa podlaskiego, różnego rodzaju instytucje, osoby prywatne, więc to też dzisiaj jest dzień podziękowania dla wszystkich tych osób, które wspierają i działają na rzecz garnizonu łomżyńskiego. Uroczystości na Placu Niepodległości zakończyła oficjalna defilada. W Białostockim Centrum Onkologii trwa aktywny sierpień. Akcja polega na zachęceniu do aktywności fizycznej kobiet po zabiegach. Zajęcia powstały pod kątem prowadzenia takich ćwiczeń dla kobiet po nowotworze piersi. Jest to tak zwany, myśmy tak nazwali, aktywny sierpień. Chcemy pokazać pacjentkom, jak bardzo ważne są ćwiczenia, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Natomiast zwróciliśmy my, fizjoterapeuci, uwagę na to, że pacjenci, nie tylko nasi ogólnie, my po prostu nie potrafimy ćwiczyć, tak? I generalnie chcielibyśmy wykonać taki ciąg różnych ćwiczeń i pokazać różne metody, które mogłyby wzmocnić organizm. Nasze pacjentki po zabiegach operacyjnych niestety mają dużo powikłań. Najczęściej są to problemy z blizną, są to zaburzenia ruchomości, kończyny po stronie zabiegu, słabe mięśnie brzucha, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę po to, żeby poprawić funkcjonalność, a lepsza funkcjonalność ciała to przede wszystkim bardzo dobra jakość życia. Pomysłów na zajęcia i aktywizację jest wiele. Pierwszą z nich był pilates, czyli połączenie jogi, baletu i ćwiczeń izometrycznych. Nad wszystkim czuwa doświadczony instruktor. Pilates jest formą treningową, która jest polecana właściwie każdej osobie, niezależnie od wieku, niezależnie od płci i niezależnie od tego, czy ktoś cierpi na jakieś choroby przewlekłe, czy nie. Jest to forma, która wzmacnia przede wszystkim mięśnie głębokie brzucha, mięśnie poprzeczne, ale również mięśnie przykręgosłupowe, mięśnie pośladkowe. Jest to forma bezpieczna przede wszystkim dla każdego. Te zajęcia są organizowane po to, żeby zaktywować dziewczyny, kobiety po zabiegach, po to, żeby zdały sobie sprawę, że ruch jest ważny, żeby nie bały się tego ruchu i mam nadzieję, że będą kontynuować po prostu tą aktywność również po zakończeniu tego projektu. Jak twierdzą pacjentki, jest to bardzo dobra forma spotkań zachęcających do ruchu, a także do wymiany doświadczeń między pacjentkami. Dlaczego biorę udział? No bo to też jest taka forma aktywności, fajne takie jakby wyjście do pacjentów, możliwość zintegrowania się też z pacjentkami. To też dużo ma bardzo ogromne znaczenie, żeby właśnie się spotkać w jakimś takim właśnie gronie tych dziewczyn, które przeszły chorobę, żeby też się wspierać między innymi. No i dodatkowo jakąś aktywność do tego włączyć, czyli tutaj właśnie te zajęcia z pilatesu. Bardzo sobie chwalę te zajęcia, bardzo fajnie, bardzo fajna atmosfera i w ogóle bardzo fajne ćwiczenia też dają dużo, jeżeli chodzi o tutaj o kondycję fizyczną i tak dalej, nie? Więc generalnie bardzo fajna inicjatywa. Zachęcamy do każdej aktywności fizycznej, nie tylko w sierpniu, a także do regularnego badania się. Za nami 20. jubileuszowa edycja Podlaskiego Święta Chleba w Ciechanowcu. Tegoroczne spotkanie miało charakter szczególny, ponieważ połączone zostało z dożynkami wojewódzkimi. Była to wyjątkowa impreza zorganizowana przez Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców miasta, okolic, a także turystów z całego kraju i nie tylko. Dożynki rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą. Liturgii w cerkwi pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego przewodniczył biskup Warsonofiusz, ordynariusz diecezji siemiatyckiej. Mszę w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych celebrował biskup Tadeusz Bronakowski. W wygłoszonej homilii podkreślił, że rolnicy, którzy obchodzą dziś swoje święto, przybyli, aby podziękować Bogu za czas żniw, za wszystko, co spotkało ich w tym roku. Tym świętem wyjątkowym chcieliśmy połączyć właśnie 20. Podlaskie Święto Chleba i Dożynki Wojewódzkie z tego względu, żeby jeszcze bardziej podnieść rangę jednego, jak i drugiego święta, żeby właśnie
jak najwięcej ludzi mogło podziękować rolnikom za trud i za ich codzienną pracę, którą wykonują na roli, za to, że nas przede wszystkim wszystkich żywią. Oni nam zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, czyli te podstawowe produkty, które są niezbędne do przeżycia dla każdego człowieka, i ten cudowny chleb, który jest symboliczny w kontekście dzisiejszego święta. Święto odbywa się na terenie Ciechanowca, powiatu wysokomazowieckiego, który jest terenem wyjątkowo rolniczym. Tutaj jest największa produkcja mleczna z całego województwa podlaskiego, więc bardzo się cieszymy, że jest tak duża frekwencja. Mam nadzieję, że nam się uda pobić frekwencję, która była kilka lat temu. Było tu 35 tysięcy ludzi przez cały dzień, więc mam nadzieję, że w tym roku pobijemy. Jest to takie właśnie bardzo ciekawe połączenie. Podlaskie Święto Chleba samo w sobie stało się już tradycją, ponieważ no, dzisiaj obchodzimy 20. edycję tego święta, a dołożenie takie właśnie przez pana marszałka województwa podlaskiego, dołączenie obchodów dożynek wojewódzkich, myślę, że jeszcze bardziej właśnie uatrakcyjnia tą imprezę i podkreśla jej charakter. No wszystko to wiąże się z pracą rolnika, z tym świętem plonów, które tak naprawdę obchodzimy. A więc myślę, że w tym roku ma to właśnie taki szczególny charakter, taki jubileuszowy charakter. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicemarszałek Marek Olbryś, poseł Stefan Krajewski, minister Henryk Kowalczyk oraz inni samorządowcy. Zabezpieczają nam żywność nie tylko dla Polaków, ale również dla wszystkich, którzy uciekli przed wojną, dla wszystkich obywateli z Ukrainy. To jest wielkie dzieło i za to rolnikom należy się wielkie, wielkie słowa uznania. Także chylę czoło przed polskimi rolnikami, którzy właśnie zapewniają Polsce żywność. A to, że zapewniają jej wymagane ilości, świadczy o tym choćby jeszcze nadprodukcja żywności. Eksport, który sięga prawie 40 miliardów euro, a więc możemy być spokojnie, nawet w bardzo trudnych czasach, chociaż wojna w Ukrainie naprawdę może spowodować jeszcze trudne czasy bezpieczeństwa żywnościowego. Może nie w Polsce, ale na świecie. I tutaj bardzo istotne jest, abyśmy my w Polsce, polscy rolnicy, polscy przetwórcy, odnaleźli się w tych trudnych czasach. Z kościoła uczestnicy przyszli w uroczystej procesji, podczas której niesiono wieńce dożynkowe. Tam starostowie dożynkowi przekazali na ręce ministra chleb upieczony z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. To symbol życia, radości, sytości, szczęścia i znak, że żniwa zakończone i nikomu w tym roku chleba nie zabraknie. To święto rolników w naszym województwie. Rolników, którzy bardzo ciężko pracują, a dzisiaj może mogą się pochwalić tym, co wyprodukowali przez cały rok swojej wytężonej pracy. I myślę, że dzisiejsze święto pokaże właśnie to, co rolnicy najpiękniejszego zrobili, wieńce, produkty rolnicze, wytwórcze, różnego rodzaju związane z rolnictwem. I jesteśmy w pięknym miejscu, muzeum w Ciechanowcu, które można powiedzieć jest taką koroną uwieńczającą ten sukces rolnika. W trakcie dożynek przeprowadzono także tradycyjne konkursy, wśród nich na najładniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku do konkursu zgłoszono 20 wieńców wyplecionych z kłosów, traw i ziół zdobionych ziarnami. Swoje dzieła przygotowały m.in. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia. Pierwsze miejsce w kategorii wieniec tradycyjny zdobył wieniec z gminy Wyszki, który ważył 140 kg, a przygotowanie go zajęło kilka tygodni ciężkiej i żmudnej pracy, natomiast zboża użyte do wieńca były zbierane od maja. Wieniec jest bardzo tradycyjny, zrobiony w tradycyjnej technologii, tu nie ma ani grama kleju. To wszystko są zboża wiązane i są to zboża i zioła i kwiaty, które można było spotkać na naszych terenach, na polach, na łąkach i w lesie już przed 100 czy 200 laty. Tak? Nie ma tutaj pszenżyta na przykład, które jest zbożem hybrydowym. W wieńcu głównym elementem, takim najpiękniejszym dla nas oczywiście jest pszenica, tak? Czyli to zboże, które jest tutaj na pierwszym planie. Piękną ozdobą wieńca jest również jęczmień, który ma właśnie takie piękne wąsy. Na dole u podstawy wieńca jest żyto, z którego wypiekamy chleb.
który oczywiście znajduje się w środku wieńca. Jest piękny, żytni bochenek pieczony jeszcze w chlebowym piecu przez naszą koleżankę. Oczywiście do tego, tak, żeby wieniec też się pięknie, kolorowo prezentował, mamy jarzębinę, mamy głuk, mamy oset ogrodowy, no i oczywiście korona wieńca, tak, bo wieniec tradycyjny to jest serce i korona, która wieńczy wieniec, jest upleciona z lnu. No i oczywiście na wieniec zwieńczony jest krzyżem zrobionym z pszenicy. Zajęło nam to 3 tygodnie. Byliśmy gdzieś 12. Samowicie. Tak, sami widzicie. 12 osób mniej więcej, ale żeśmy zebraliśmy się pokoleniowo, bo od takiego małego po starszej osoby nam pomagali. Faktem, że to było czasami do późnych godzin nocnych, ale żeśmy dali radę. Części oficjalnej towarzyszyło mnóstwo atrakcji, to między innymi koncerty, obrzęd święcenia zwierząt, przemarsz orszaku żniwnego na pole, pokazy prac żniwnych, młócenia czy parada zabytkowych ciągników, które na przybyłych zrobiły ogromne wrażenie. Muzeum Rolnictwa posiada niemałą kolekcję zabytkowych ciągników rolniczych, które powstały w latach 1923-1990. Muzeum dąży do tego, aby wszystkie ciągniki były starannie odrestaurowane i w pełni sprawne technicznie. Nie zabrakło ludowego rękodzieła i lokalnych produktów. Uczestnicy mieli okazję spróbować regionalnych potraw. Dla jednych podlaskie święto chleba w Ciechanowcu to nowość i przyjechali po raz pierwszy, inni natomiast są stałymi bywalcami i zawsze chętnie wracają. Bardzo mi się podoba, a to dlatego, że jestem tu po raz pierwszy. Jestem mieszkańcem Łomży. No i w końcu 70 się skończyła i trzeba odwiedzić nawet Ciechanowiec. Dlatego tu przyjechaliśmy z koleżankami z klubu seniora z Łomży. Bardzo mi się podoba. Jestem niezwykle zadowolona, bo takie imprezy raz do roku się odbywają. Dużo już zwiedziłam skansen. Ogólnie bardzo mi się podoba i będę, dopóki będę mogła, będę przyjeżdżać. Organizacja świetna. Pogoda dopisała. Publiczność też dopisała. Dużo ciekawych rzeczy można się tutaj zobaczyć, obejrzeć. I jednocześnie retrospektywa na to, co było kiedyś i co jest teraz. Szkoda tylko, że to nie włączy. Troszkę daleko. A co powoduje, że pan tutaj tak chętnie wraca? Proszę panią, wracam do tego, co było, już nie ma i nie będzie. Przybyłem do Ciechanowskiego Muzeum, czas umilały występy kapel ludowych i zespołów folkowych. Gwiazdami wieczoru były zespół Pektus i Kombi. Szanowni Państwo, już 21 sierpnia, niedziela Świętego Rocha w skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie. Najpiękniejsze chwile w najpiękniej położonym skansenie w Polsce. Ruszamy o godzinie 12 mszą odpustową w miejscowym kościele, później przemarsz kolorowego korowodu do skansenu i tam moc atrakcji, moc kultury, rękodzieła, regionalnej kuchni, Szanowni Państwo. Ruszamy o 13.30 w skansenie kurpiowskim. Na pierwszy rzut wspaniały zespół. Kurpianka z Kadzidła. Niezwykle utalentowani ludzie ze stolicy kulturowej Kurpi. Później masę również zespołów z tej części Kurpi, która znajduje się w województwie podlaskim. Zaprezentuje się gmina Nowogród, gmina Zbójna i gmina Turośl oraz nasi zaproszeni goście z Kurpi, z terenu województwa mazowieckiego. Gwiazdą wieczoru niezwykle utalentowany człowiek, pochodzący stąd, z ziemi łomżyńskiej, Adam Struk. Koncert o 18:00, będą tradycyjne pieśni kurpiowskie, ale też Adam Struk ma wspaniały repertuar autorski. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście jeszcze mnóstwo pokazów z cyklu tak zwanych ginących zawodów. Będzie kowal, będzie bursztyniarz, bo jak to, bursztyniarstwo, to wiadomo, Kurpie, będzie pokaz bartniczy,
i wiele, wiele innych atrakcji. Szanowni Państwo, 21 sierpnia Zitojta do nas, będziemy się psiak nie bazić w skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie. Przybywajcie całymi rodzinami.